Jest sobota, 15 grudnia. Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty przychodzisz do mnie ze słowem umocnienia. Ewangelia jest żywa, dlatego właśnie może przemieniać nieustannie nasze życie. Wejdź w rozważanie tego słowa z gotowością na przemianę. Nadejdzie czas mej łaski. Ja wysłucham Cię w dniu zbawienia. Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty przychodzisz do mnie ze słowem umocnienia i pociechy. Mówisz mi, ja jestem, nie lękaj się. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Uczniowie niewątpliwie są zaciekawieni Słowem Bożym. W Piśmie jest wiele dialogów z Jezusem, gdzie pytają Go o mniej lub bardziej istotne kwestie. A Jezus zawsze udziela im odpowiedzi, nawet jeśli ich pytania świadczą o niewielkim zrozumieniu Jego nauki. Czy dostrzegasz w sobie zaciekawienie Słowem Bożym? Jak się ono przejawia? Ciekawość uczniów w tym fragmencie dotyczy ważnej sprawy – ponownego przyjścia Eliasza. Spędzili z Jezusem już trochę czasu
i coraz bardziej uświadamiają sobie, że On rzeczywiście może być Mesjaszem. Nadal jednak potrzebują w tym utwierdzenia. Na ile w obecnej chwili wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem, a więc tym, który Cię zbawia? W zbawienie są też wpisane wątpliwości, a nawet niezgoda, które wynikają w dużej mierze z wolności człowieka. Jest to również wolność do odrzucenia Boga, do życia po swojemu, a czasem nawet do atakowania wszystkiego, co przeszkadza w realizacji własnego pomysłu na szczęście. Twoje zbawienie, droga do niego, niekoniecznie musi być spójna z Twoimi wyobrażeniami. W jakim stopniu uważasz, że Twoje obecne życie jest drogą do zbawienia? A co o tym może myśleć Bóg? Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Módl się tymi słowami: Panie Jezu, Zbawicielu świata, mój Zbawicielu, pobudzaj moją ciekawość Twoim słowem i powiększaj otwartość na Twoje zbawcze działanie w moim życiu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.